Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie tego konkursu. Loteryjny, myślę, że dla nas miejsce czwarte jest może poniżej oczekiwań, że tego, co by można było osiągnąć. Niemniej jednak taki skład eksperymentalny, jaki był, pokazał pewne kwestie dotyczące zawodników, jak się zachowują w konkursie drużynowym. Był to dla nas ostatni sprawdzian przed kolejnym konkursem drużynowym, który jest konkursem olimpijskim. No i cóż, no, ten konkurs jest za nami, jest już w tym momencie historią. Przeanalizujemy spokojnie jutro do kolejnego startu. A jakie pierwsze wnioski jeszcze przed tą poważną analizą? Znaczy to nie będzie żadna jakaś wielka, wielce poważna analiza, to będzie normalna analiza jak po każdych skokach, także tutaj nie ma nic szczególnego. Jedyne co można już na tą chwilę powiedzieć, to podkreślić bardzo dobry występ Dawida. Czy właśnie dlatego Klimek i Dawid skakali w tym konkursie, żeby przekonać się, który z nich nadaje się bardziej na Soczi? O tym będziemy rozmawiać jutro. Dziękuję bardzo.